tak naprawdę Waldek uderzał i źle trafił piłką, ona spadła mi na lewą nogę. Niestety nie trafiłem, ale w głowie sobie mówiłem, że będzie kolejna sytuacja. Na treningach ćwiczyliśmy przez ostatnie 3 dni do grania na krótki słupek, zmianę krzyżową. W tym momencie byłem sam, Sebastian dograł, pomógł mi strzelić bramkę. To chyba jego większa zasługa niż moja, bo ja tylko zostawiłem prawą nogę, bramka. Tak, myślę, że ten mecz był otwarty. Z jednej strony, jak i z drugiej były sytuacje, więc kibice nie mogli narzekać. Na pewno poduszki się nie przydały w dzisiejszym dniu. Z meczu na mecz powinno być coraz lepiej. Ja nie będę oceniał naszej gry, to wyniki za tym będą przemawiały. Wygraliśmy 2-1, teraz w środę puchar kolejny z Bełchatowem i w niedzielę idziemy do Zabrza po 3 punkty.